Wysoka Rado, otwieram 45. sesję Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie. Serdecznie witam panie i panów radnych, serdecznie witam burmistrza miasta i gminy pana Andrzeja Rychla, serdecznie witam panią sekretarz Dorotę Pinderską, serdecznie witam pana Andrzeja Chojnackiego, skarbnika miasta i gminy, serdecznie witam pana Adama Medeja, dyrektora biura burmistrza, serdecznie witam pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, serdecznie witam wszystkich państwa, którzy za pośrednictwem sieci internetowej na żywo oglądacie obrady dzisiejszej sesji. Wysoka Rado, stwierdzam, że w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 19 radnych. Nieobecni to radny Eugeniusz Kolano i radna Agata Kusy. Obrady rady są tym samym prawomocne i rada na dzisiejszym posiedzeniu może skutecznie podejmować uchwały. Wysoka Rado, dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek burmistrza miasta i gminy. W chwili obecnej odczytam treść wniosku. Nowa Sarzyna, 16 listopada 2021 rok. Pan Stanisław Kulej, przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie. Stosownie do artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 1372 z mniejszymi zmianami, wnioskuję o zwołanie sesji Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie. W porządku obrad sesji proszę ująć następujące tematy. Podjęcie uchwał. 1. W sprawie uchylenia uchwały nr 39 przez 285 przez 2020 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 21 grudnia 2020 roku. 2. W sprawie uchylenia uchwały nr 44 przez 404 przez 2021 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 25 października 2021 roku. 3. Zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań ponad budżet 2021 roku. 4. Zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu. 5. W sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2021 roku. 6. W sprawie zmian w budżecie gminy Nowa Sarzyna 2021 rok. W załączeniu projektu uchwał podpisany burmistrz miasta i gminy Andrzej Rychel. Wysoka Rado, wprowadzam porządek obrad 45. sesji w brzmieniu jak zawiadomienie o tej sesji. Czy do przesłanego radnym porządku obrad ktoś z radnych zgodnie pan burmistrz pragnie wnieść propozycję jego zmian? Jednocześnie informuję, że w przypadku propozycji zmiany porządku obrad zgłoszonej przez radnego, abym taki wniosek mógł poddać pod głosowanie, potrzebna jest uprzednia zgoda wnioskodawcy zwołania dzisiejszej sesji określonej jako sesji nadzwyczajnej. W tym wypadku burmistrza miasta gminy. Czy są propozycje zmiany porządku obrad? Pan Andrzej Chojnacki, działający na podstawie upoważnienia burmistrza miasta gminy. Proszę uprzejmie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wnoszę do porządku obrad dodatkowy punkt, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy, zmian w wieloletniej prognozie, przepraszam, finansowej gminy Nowa Sarzyna na lata 2021-2030, jako uchwałę po uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy. Czy jako punkt 7 porządku obrad? Dziękuję. Czy są inne propozycje zmian porządku obrad? Nie widzę. Jednocześnie informuję, że w chwili obecnej obradujemy już w składzie 20-osobowym. W chwili obecnej poddaję pod głosowanie zaproponowaną przez burmistrza miasta i gminy zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie punktu 7, a mianowicie podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowa Sarzyna lata 2021-2030. Kto z radnych jest za zaproponowaną zmianą dotyczącą rozszerzenia porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki do góry. Proszę trzymać, bo muszę przeliczyć. 20 głosów za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Wysoka Rado, stwierdzam, że zaproponowana zmiana porządku obrad uzyskała bezwzględną większość ustawowego składu Rady Miejskiej, a więc została wprowadzona do dzisiejszych obrad. Wysoka Rado, przystępujemy do realizacji dzisiejszego porządku obrad i pierwszym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 29 przez 285 przez 2020 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 21 grudnia 2020 roku. Projekt uchwały nosi numer 45 przez 408 przez 2021.
Jak wynika z uzasadnienia tego projektu uchwały, gmina nie otrzymała, jest uchwała, była to uchwała w sprawie zacięcia zobowiązania ponad budżet 2020 roku i gmina nie uzyskała dofinansowania za zadanie pod nazwą zwiększenie efektywności energetycznej gminy Masarzyna poprzez głęboką termomodernizację obiektów szkół w Rudzi Łańcuckiej i Łętowni. No stąd no, bezprzedmiotowym staje się, aby ta uchwała w dalszym ciągu figurowała i burmistrz jak gdyby był zobowiązany do jej realizacji. W związku z tym no, zasadnym jest, aby ją wyeliminować z podjętych uchwał przez Radę Miejską jako w chwili obecnej już niezasadną. Wysoka Rado, otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych ma jakieś wnioski, uwagi, zapytania dotyczące omawianego projektu uchwały? Proszę uprzejmie. Nie widzę, zamykam. Jestem. Ja. Pan radny Jerzy Pan, proszę uprzejmie. Dziękuję panie. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, tam jest w paragrafie pierwszym, uchyla się uchwałę numer 29 z 2028 roku, żeby to było z 2020. Rozumiem, że pan burmistrz wprowadza autopoprawkę do projektu uchwały. Pan burmistrz Jerzy Pan. Tak, po autopoprawkę, które zostanie poprawiony ten literalny błąd. Chciałem jeszcze może powiedzieć, że jesteśmy, to tak może być tak, że to całkowicie nie rezygnujemy z tego zadania, ponieważ jesteśmy na liście rezerwowej. Jeżeli się okaże, że gdzieś tam w przyszłości, a często się tak zdarza, że znajdą się tam środki na realizację tych zadań z tej listy rezerwowej, to wtedy do tego wrócimy. Dziękuję. Dziękuję. Poddaję projekt pod głosowanie, ponieważ nie możemy głosować imiennie przy pomocy urządzeń utrwalających imienne wyniki głosowań, więc będę wyczytował imiona i nazwiska poszczególnych radnych, a każdy z radnych tradycyjnie będzie się wypowiadał. Jestem za, przeciw, względnie wstrzymuję się. I poddaję pod głosowanie przyjęcie uchwały nr 45 przez 408 przez 2021 w sprawie uchylenia uchwały nr 29 przez 285 przez 2020 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 21 grudnia 2020 roku wraz z autopoprawką zgłoszoną tego projektu uchwały przez burmistrza miasta i gminy. Pan radny Adamek Krzysztof. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Baj Edward. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Minkowski Stanisław. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Gałdys Jan. Pan radny Gałdys Jan. Proszę włączyć mikrofon. Proszę powtórzyć. Dziękuję. Pan radny Kulis-Józef. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Kolananda. Jestem za. Dziękuję. Pana radnego Kolana Ugusza nie ma. Radny Kulis Stanisław, jestem za. Pani radna Kusa-Agata. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Kiesińska-Kinga. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Misiek Stanisław. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Ispon-Józef. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Powierzy. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Pinderski-Jan. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Puświartek-Dariusz. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Ryś-Alfred. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Sądej Robert. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Szczepański Paweł. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Wiat Radosław. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Franciszek. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Zawadzki Michał. Jestem za. Dziękuję. W głosowaniu wziął udział 20 radnych. Za przyjęcie uchwały było 20 radnych. Nikt nie był przeciw przyjęciu tej uchwały, jak też nikt nie wstrzymał się od głosowania. Wysoka Rada, stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę numer 45 przez 408 przez 2021. Wysoka Rado, kolejna uchwała nosi numer 45 przez 409 przez 2021 i jest to uchwała w sprawie uchylenia uchwały numer 44 przez 404 przez 2021 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 25 października 2021 roku. Jak pamiętam na poprzedniej sesji w dniu 25 października podejmowaliśmy uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2021 przeznaczenie na realizację zadania przebudowa rozbudowa środka kultury w Łętowni.
Jednak w stosunku do tej uchwały organ nadzoru badający uchwałę pod względem legalności Regionalna Izba Obrachunkowa wszczęła postępowanie nadzorcze na chyba na wtorek jest planowane posiedzenie w sprawie rozpatrzenia tego projektu uchwały i wydania orzeczenia. I wynika z tego, że no ta uchwała jak gdyby była niepotrzebnie podejmowana przez Radę Miejską, gdyż to zadanie było uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej gminy, w związku z tym no bezprzedmiotowym było po prostu podejmowanie uchwały w formie zaciągnięcia zobowiązania dodatkowo, bo wystarczającą była tutaj wieloletnia prognoza finansowa, stąd zasadnym jest uchylenie tego projektu uchwały, bo to zadanie inwestycyjne ujęte jest w UPF-ie. Jeżeli uchylimy tę uchwałę, to na wtorkowym posiedzeniu Regionalna Izba Obrachunkowa umorzy postępowanie, wszczęte postępowanie w sprawie stwierdzenia tam nieważności tej uchwały. Wysoka Rado, otwieram dyskusję. Czy ktoś z rad ma jakieś wnioski, uwagi, zapytania dotyczące omawianego projektu uchwały? Nie widzę, zamykam dyskusję i poddaję pod głosowanie przyjęcie uchwały nr 45 przez 409 przez 2021 w sprawie uchylenia uchwały nr 44 przez 404 przez 2021 Rady Miejskiej z Nowej Sarzynie z dnia 25 października. Pan radny Adamie Krzysztof. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Baj Edward. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Binkowski Stanisław. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Gadyś Jan. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Kulisiusew. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Kolananna. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Kulej Stanisław. Jestem za. Pani radna Kusakata. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Kieciska Kinga. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Misiak Stanisław. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Sponizew. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Paul Jerzy. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Pinderski Jan. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Pućwiatek Dariusz. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Ryś Alfred. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Sądej Robert. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Szczepański Paweł. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Wiatr Radosław. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Wilk Franciszek. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Zawadzki Michał. Jestem za. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęcie uchwały było 20 radnych. Nikt nie był przeciw przyjęciu tej uchwały, gdyż nikt nie wstrzymał się od głosowania. Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę o numerze 45 przez 409 przez 2021. Wysoka Rado, punkt trzeci porządku obrad to podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań pana budżet 2021 roku. Ta uchwała nosi numer 45 przez 410 przez 2021. Podejmowaliśmy uchwałę w dniu 25 października w sprawie zaciągnięcia zobowiązań ponad budżet 2021 roku. Chodziło tutaj o realizację bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie Nowej Sarzyny i Woli Zabrzyckiej, ponieważ jednak odbyły się postępowania przetargowe. W wyniku tych postępowań przetargowych oferenci zaproponowali jednak wyższe kwoty niż wynikające z poprzedniej uchwały dotyczącej zaciągnięcia zobowiązań finansowych właśnie na realizację tych zadań inwestycyjnych, stąd aby organ wykonawczy, czyli burmistrz miasta i gmin mógł podpisać umowy i nie nastąpił jeszcze upływ okresu związania ofertami w tym postępowaniu, stąd koniecznym jest podjęcie uchwały właśnie zmiany tej uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań ponad budżet 2021 roku. Wysoka Rado, otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych ma jakieś wnioski, uwagi, zapytania dotyczące omawianego projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję i poddaję pod głosowanie przyjęcie uchwały numerze 45 przez 409 przez 2021 zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań ponad budżet 2021 roku. Pan radny Adam Krzysztof. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Pan Edward. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Mikowski Stanisław. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Gałdyś Jan. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Kuzizew. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Kolananna. Jestem za. Dziękuję. Radny Kulej Stanisław. Jestem za. Pani radna Kusegata. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Kieciska Kinga. Jestem za.
Dziękuję. Pan radny Stanisław? Jestem za. Dziękuję. Pan radny Stanisław? Jestem za. Dziękuję. Pan radny Paul Jerzy? Jestem za. Dziękuję. Pan radny Pideski Jan? Jestem za. Dziękuję. Pan radny Puczwartek Dariusz? Jestem za. Dziękuję. Pan radny Rysi Alfred? Jestem za. Dziękuję. Pan radny Sandy Robert? Jestem za. Dziękuję. Pan radny Szczepański Paweł? Jestem za. Dziękuję. Pan radny Wiat Radosław? Jestem za. Dziękuję. Pan radny Wilk Franciszek? Jestem za. Dziękuję. Pan radny Zawadzki Michał? Jestem za. Dziękuję. W głosowaniu wziął udział 21 radnych. Za przyjęcie uchwały było 20, przepraszam, w głosowaniu wziął udział 20 radnych. Za przyjęcie uchwały było 20 radnych. Nikt nie był przeciw przyjęciu tej uchwały, jak też nikt nie wstrzymał się od głosowania. Wysoka Rada, stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę numer 45 przez 410 przez 2021. Wysoka Rada, punkt czwarty porządku obrad to podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu. Jak pamiętamy, na sesji w dniu 27 września 2021 roku podjęliśmy uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 484 000 zł z przeznaczeniem na spłatę uprzednio zaciągniętych zobowiązań, ponieważ jednak tutaj jest możliwość tutaj uniknięcia pewnych wskaźników zadłużeniowych, więc dokonujemy zmiany tej uchwały. Oczywiście kwota zaciąganego kredytu wynosi 2 484 000, ale jak wynika z zapisów, tutaj następuje zmiana przeznaczenia tych środków zaciągniętego kredytu, a mianowicie kwota 1 400 000 zł na sfinansowanie deficytu, natomiast kwota 1 084 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Ta pierwsza kwota 1 400 000 zł na sfinansowanie deficytu wydatków stanowiących wkład własny gminy w realizacji zadań finansowanych z udziałem środków unijnych. I pozwoli ten manewr, tak jak tutaj wynika z uzasadnienia, na zejście z pewnych wskaźników zadłużeniowych budżetowych. Wysoka Rado, otwieram dyskusję. Czy ktoś z rad ma jakieś wnioski, uwagi, zapytania dotyczące omawianego projektu uchwały? Nie widzę, zamykam dyskusję. Podaję pod głosowanie przyjęcie uchwały o numerze 45 przez 411 przez 2021 zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu. Pan radny Adamek Krzysztof. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Bajadrat. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Bieńkowski Stanisław. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Gaudyś Jan. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Kuldys Józef. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Kolananna. Jestem przeciw. Dziękuję. Radny Kolej Stanisław. Jestem za. Pani radna Kusagata. Jestem za. Dziękuję. Pani radna Kwiecicka Kinga. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Misiek Stanisław. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Sponizew. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Paweł Jerzy. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Piderski Jan. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Puczwartek Dariusz. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Rysi Alfred. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Sandy Robert. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Szczepański Paweł. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Wiatr Radosław. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Wilk Franciszek. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Zawadzki Michał. Jestem za. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęcie uchwały było 19 radnych. Jedna radna była przeciw przyjęciu tej uchwały, natomiast nikt nie wstrzymał się od głosowania. Wysoka Rado, stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę numer 45 przez 401 przez 2021. Wysoka Rado, punkt piąty porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2021 roku. Ta uchwała nosi numer 45 przez 412 przez 2021. Gmina tutaj, miasto i gmina realizuje, prowadzi postępowanie w sprawie
wykonania dokumentacji projektowych dróg gminnych w ramach inwestycji strategicznych Funduszu Polski Ład. W związku z tym, aby móc podpisać umowę na wykonanie tej dokumentacji, kwota zaciągniętego zobowiązania wynosi na ten cel 83 886 zł. Musi Rada podjąć taką uchwałę w sprawie zaciągnięcia właśnie zobowiązania pod budżet tegoroczny. Oczywiście ta kwota zaciągniętego zobowiązania znajdzie swoje odzwierciedlenie w budżecie na rok 2000, wydatkach na rok 2022. Wysoka Rada, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Rad ma jakieś wnioski, uwagi, zapytania dotyczące omawianego projektu uchwały? Proszę przejść. Nie widzę, zamykam dyskusję. Poddaję pod głosowanie przyjęcie uchwały o numerze 45/412/2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2021 roku. Pan Rada Adamek Krzysztof. Jestem za. Dziękuję. Pan Rady Baj Edward. Jestem za. Dziękuję. Pan Rady Binkowski Stanisław. Jestem za. Dziękuję. Pan Rady Gałdys Jan. Jestem za. Dziękuję. Pan Rady Klus Józef. Jestem za. Dziękuję. Pani Rada Kolananna. Jestem za. Dziękuję. Rady Kulej Stanisław. Jestem za. Pani Rada Kusagata. Jestem za. Dziękuję. Pani Rada Kwiecińska Kinga. Jestem za. Dziękuję. Pan Rady Misiek Stanisław. Jestem za. Dziękuję. Pan Rady Nic Poniuzew. Jestem za. Dziękuję. Pan Radny Paul Jerzy. Jestem za. Dziękuję. Pan Radny Pinderski Jan. Jestem za. Dziękuję. Pan Radny Półćwiartek Dariusz. Jestem za. Dziękuję. Pan Radny Rysiu Alfred. Jestem za. Dziękuję. Pan Radny Sonny Robert. Jestem za. Dziękuję. Pan Radny Szczepański Paweł. Jestem za. Dziękuję. Pan Radny Wiatr Radosław. Jestem za. Dziękuję. Pan Radny Wilk Franciszek. Jestem za. Dziękuję. Pan Radny Zawadzki Michał. Jestem za. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęcie uchwały było 20 radnych. Nikt nie był przeciw przyjęciu tej uchwały. Też nikt nie wstrzymał się od głosowania. Wysoka Rado, stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę numer 45/412/2021. Wysoka Rado, punkt 6 porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowa Sarzewa 2021 rok. Projekt uchwały nosi numer 45/413/2021. Wysoka Rado, otwieram dyskusję i następnie prosiłbym pana skarbnika Andrzeja Chojnackiego o krótkie wprowadzenie nas radnych do istoty tego projektu uchwały. Proszę uprzejmie. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok jest zasadniczo dwuczłonowy. Pierwszy człon to jest korekta techniczna działania dotyczącego zwrotu środków niewykorzystanych na projekt w ramach programu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów przez Szkołę Podstawową w Łętowni. Dokonaliśmy tego zwrotu przez zmniejszenie przychodów, gdyż te środki pochodzą z lat ubiegłych, były przekazane gminie w tamtym roku i przez zmniejszenie wydatków. Natomiast działanie to wprowadziło pewne problemy w zaksięgowaniu tego rozwiązania, czyli rozwiązanie to nie do końca przekłada się na możliwość księgowania. Wobec powyższego trzeba zmienić tu technikę i dokonać tego zwrotu nie przez zmniejszenie przychodów i zmniejszenie wydatków, a przez pozostawiamy przychody, a zwiększamy to w formie zwrotu wydatków. Czyli idzie to po wydatkach jako zwrot wydatków. I ten sposób po prostu nie będzie już tu budził problemów w obszarze księgowym. Natomiast, czyli to jest taka techniczna, można powiedzieć, zmiana w obszarze zaistniałego faktu, jakim jest zwrot środków na niewykorzystany, nierealizowany po prostu projekt. Natomiast paragrafy od 3 do 6 to zasadniczo dotyczą i są pokłosiem zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, czyli niejako zamiany źródeł pokrycia deficytu w kwocie 1 400 000 z wolnych środków na kredyty i pożyczki też w tej samej kwocie, czyli 1 400 000. To jest w paragrafie 3 jest ta zamiana. W
Paragraf czwarty to jest po zamianie określenie źródeł pokrycia planowanego deficytu, już po uwzględnieniu, jak powiedziałem, tych zmian. Paragraf piąty to jest po uwzględnieniu zmian określenie kształtu planowanych przychodów. I szósty to jest limity zobowiązań, szósty paragraf określa limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, też po tej już zmianie, która została podjęta. No bo generalnie celem tej zmiany w zaciągnięciu kredytu było to, aby część z tej kwoty, aby skorzystać tutaj z możliwości, jakie daje ustawa o finansach publicznych, która stanowi, że środki na wkład krajowy do projektów unijnych mogą być z tak zwanych wskaźników zadłużeniowych wyłączane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z rad ma jakieś wnioski, uwagi, zapytania dotyczące omawianego projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Poddaję pod głosowanie przyjęcie uchwały numerze 45/413/2021 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowa Sarzyna na 2021 rok. Pan Rada Damian Krzysztof. Jestem za. Dziękuję. Pan Rada Bajenwart. Jestem za. Dziękuję. Pan Rady Binkowski Stanisław. Jestem za. Dziękuję. Pan Radny Gałdysian. Jestem za. Dziękuję. Pan Radny Kulusz-Józef. Jestem za. Dziękuję. Pani Radna Kolananna. Wstrzymuję się. Dziękuję. Radny Kulej Stanisław. Jestem za. Pani Radna Kusagata. Jestem za. Dziękuję. Pani Radna Kwieciska-Kinga. Jestem za. Dziękuję. Pan Radny Krzysztof Stanisław. Jestem za. Dziękuję. Pan Radny Paul Józef. Jestem za. Dziękuję. Pan Radny Paul Jerzy. Pan Radny Paul Jerzy. Jestem za. Dziękuję. Pan Radny Pinderski Jan. Jestem za. Dziękuję. Pan Radny Puświartyk Dariusz. Jestem za. Dziękuję. Pan Radny Alfred. Jestem za. Dziękuję. Pan Radny Sunday Robert. Jestem za. Dziękuję. Pan Radny Szczepański Paweł. Jestem za. Dziękuję. Pan Radny Wiatr Radosław. Jestem za. Dziękuję. Pan Radny Franciszek. Jestem za. Dziękuję. I Pan Radny Zawadzki Michał. Jestem za. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęcie uchwały było 19 radnych. Nikt nie był przeciw przyjęciu tej uchwały. Natomiast jedna radna wstrzymała się od głosowania. Wysoka Rado, stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę numerze 45/413/2021. I przed nami ostatni, siódmy punkt porządku obrad, wprowadzony do obrad dzisiejszej sesji na wniosek burmistrza miasta i gminy, a jest to uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Nowa Sarzyna na lata 2021-2030. Projekt tej uchwały zawiera zmiany wynikające z dokonanych zmian na dzisiejszej sesji w budżecie gminy, a także wynika ze zmiany przeznaczenia zaciągniętego kredytu, a więc treści uchwały, którą także w dniu dzisiejszym przegłosowaliśmy. Wysoka Rado, otwieram dyskusję. Czy ktoś z rad ma jakieś wnioski, uwagi, zapytania dotyczące omawianego projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Poddaję pod głosowanie przyjęcie uchwały o numerze 45/414/2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Nowa Sarzyna lata 2021-2030. Pan Radny Adamek Krzysztof. Jestem za. Dziękuję. Pan Radny Baj Edward. A. Dziękuję. Pan Radny Binkowski Stanisław. Jestem za. Dziękuję. Pan Radny Gałdysian. Jestem za. Dziękuję. Pan Radny Kurdys Józef. Jestem za. Dziękuję. Pani Radna Kolananna. Wstrzymuję się. Dziękuję. Radny Kulej Stanisław. Jestem za. Pani Radna Kusagata. Jestem za. Dziękuję. Pani Radna Kwieciska-Kinga. Jestem za. Dziękuję. Pan Radny Krzysztof Stanisław. Jestem za. Dziękuję. Pan Radny Józef Nicpoń. Jestem za. Dziękuję. Pan Radny Paul Jerzy. Jestem za. Dziękuję. Pan Radny Piderski Jan. Jestem za. Dziękuję. Pan Radny Puczwartek Dariusz. Jestem za. Dziękuję. Pan Radny Rysia Alfred. Jestem za. Dziękuję. Pan Radny Sunday Robert. Jestem za. Dziękuję. Pan Radny Szczepański Paweł. Jestem za. Dziękuję. Pan Radny Wiatr Radosław. Jestem za. Dziękuję. Pan Radny Wilk Franciszek. Jestem za. Dziękuję. Pan Radny Zawadzki Michał. Jestem za. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęcie uchwały było 19 radnych. Nikt nie był przeciw przyjęciu tej uchwały. Natomiast jedna radna wstrzymała się z głosowania. Wysoka Rada, stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę numerze 45/414/2021.
Wysoka Rado, tym sposobem wyczerpaliśmy dzisiejszy porządek obrad. Ja tylko poinformuję, że najbliższa sesja zwyczajna odbędzie się w poniedziałek 29 listopada 2021 roku. Wysoka Rado, dziękuję za uczestnictwo. Zamykam obrady 45. sesji Rady Miejskiej w Nowej Sączynie.